Chodźcie, póki tutaj żyjemy! Chodźcie! Na tym naszym rynku, który w zeszłym roku był nam niedostępny dla nas, ale w tym roku już możemy się cieszyć i jarmarkiem na rynku, i właśnie rozświetleniem choinki. Ale dzisiaj mamy jeszcze jedno zadanie. Jak wiecie, część z Was wzięła udział w konkursie na oficjalną kartkę miasta Cieszyna. Ten konkurs już się odbywał 5. raz. I w tym roku był rekord. Wiecie, ile się kartek znalazło u nas? 164 kartki. Brawo! Brawo dla wszystkich, którzy wzięli udział. I było strasznie ciężko wybrać. Naprawdę strasznie ciężko było wybrać. Ci, którzy mają już Facebooka, to już wiedzą, jaka kartka wygrała.
ale mamy też 9 wyróżnień, także będziemy tutaj prosić na scenę te dzieciaki, które są wyróżnione w tym naszym konkursie, no i oczywiście zwycięzcę, i potem będziemy odliczać, żeby ta nasza choinka się rozświetliła. Poczekamy jeszcze chwilkę. Tak czy nie? No, bardzo się cieszę, że jesteście tacy mili. No to będziemy prosić. Słuchajcie, moi drodzy, ja mam dla was wszystkich jeszcze niespodziankę. Wyobraźcie sobie, że za chwilę będziemy, za 2 tygodnie, będziemy odsłaniać w Cieszynie tramwaj. Tramwaj, który kiedyś jeździł przez Cieszyn. I taki naturalny, taki duży tramwaj stoi teraz nad Olzą. Będziecie mieli okazję go zobaczyć już za 2 tygodnie, także was serdecznie zapraszam. A dzisiaj już dostaniecie ode mnie książeczki. To są książeczki z historią tego tramwaju, z wierszykiem pięknym przygotowanym przez jedną z mieszkanek Cieszyna, panią Dębiniok, panią Ewę Dębiniok, która narysowała tą książkę i napisała cały ten tekst. Także będziecie mieli okazję wszyscy tą książeczkę sobie dzisiaj przeczytać. Będziemy ją rozdawać po rozświetleniu choinki, dobrze? Czy jesteśmy gotowi do rozświetlenia choinki? Bo tutaj nasi elektrycy są, ale czy wy jesteście gotowi? Nie słychać. Jesteście gotowi? A będziemy odliczać od 10, 10, 9, 8, 7, także 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszło! Okay.